Każda działka wiedzy ma swoje tajemnice. Komunikacja również ją ma, ale dzisiaj Wam ją zdradzę. Tajemnicą komunikacji jest pewna liczba. I to jest liczba 3. Zostańcie i posłuchajcie, dlaczego liczba 3 jest ważna w komunikacji i jaki z tego można mieć użytek. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Bardzo często powtarzam, że w komunikacji magiczna jest liczba 3, bo wszystko, co powtórzymy razy 3, będzie dobre. Jest to związane z budową naszego mózgu, o której pokrótce. Otóż nasz mózg funkcjonuje tak, że żebyśmy coś dobrze zapamiętywali albo dobrze powtarzali, czyli zrobili z jakiejś czynności automatyzm, to musimy tę czynność powtórzyć 3 razy albo wielokrotność 3 razy. Im bardziej oczywiście nam zależy na tym, żeby ta czynność stała się automatyczna. Jeżeli ktoś z Was uczył się jakiegoś języka obcego, na przykład angielskiego, tak zwaną metodą Kalana, to zauważyliście, że tam cała nauka nie polega na wkuwaniu słówek i reguł gramatycznych, ale na powtarzaniu całych fraz i związków frazeologicznych po kilka razy. Najczęściej to było po 3 razy w różnych kombinacjach. I teraz, jak to się przekłada na naszą rzeczywistość? Otóż w momencie, kiedy chcecie się czegoś nowego nauczyć, jakiegoś nawyku w komunikacji, jakiegoś elementu dykcji, to wszystko powinniście powtarzać po 3 razy albo wielokrotność tych 3 razy. Na przykład, jeżeli chcę nauczyć się pięknie wymawiać zdanie szczoteczka, szczoteczce, szczebiocze, coś w teczce, powinnam powtórzyć to zdanie 3 razy w szybkim tempie. Jeżeli przez wszystkie 3 razy się nie pomylę, powiem to pięknie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że kiedy przyjdzie mi to w jakiejś zupełnie nieoczekiwanej sytuacji powiedzieć to zdanie, to powiem je bez żadnego problemu. Jeżeli chcę się nauczyć na przykład dobrze przygotowywać do prezentacji, pamiętacie, mówiłam Wam o argumentach. Żeby nasz mózg zapamiętywał argumenty, też powinny być one 3. Dlaczego? Dlatego, że 2 to za mało, a 5 to za dużo. Jeżeli będą 3 argumenty przekonujące do jakiejś tezy, to wtedy mózg uzna, że ta teza może być wartościowa. Jeżeli chcecie na przykład rozluźnić sobie głos i wprawić struny głosowe w dobrą pracę i też przy okazji siebie w dobry nastrój, to również powtórzcie każde ćwiczenie głosowe 3-krotnie. Na przykład mormorando, które też Wam kiedyś pokazywałam. Powtarzanie ćwiczenia 3 razy daje informację mózgowi, że to ćwiczenie powinno być już płynne i powinno być zautomatyzowane. Dzięki temu uruchamiacie bardzo ważny mechanizm, że w momencie, kiedy nawet pojawi się stres, nawet się czymś bardzo zdenerwujecie, to jest duże prawdopodobieństwo, że skorzystacie ze swojej nowej umiejętności. Jeżeli nie będziecie potrafili jej płynnie i bezwysiłkowo powtórzyć 3-krotnie, to niestety ona nie ulokuje się w automatycznej części mózgu, ciągle będzie produkowana z tak zwanej części świadomej, w związku z czym jest niestety małe prawdopodobieństwo, że wtedy jej użyjecie. Tak więc, jeżeli ćwiczycie komunikację, a wiem, że to robicie i wierzę, że będziecie robić to dalej, to polecam Wam skorzystanie z tego, żeby wszystko było po 3, 6 albo na przykład 9 razy. Wtedy gwarantuję Wam, że będą tego dobre efekty. Tymczasem zabierajcie się do ćwiczeń, subskrybujcie kanał, piszcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia.